Cześć, witamy Cię serdecznie. Cześć. Jaka jest odpowiedź na pytanie? To znaczy dorosłe dzieci to jest piosenka zespołu Turbo. Tak, bardzo dobrze. Przedstaw się w takim razie. Kacha Lipień jestem. Kacha Lipień. Tak. Dziękujemy Ci, Kasiu. Zapraszamy Cię za tydzień po odbiór nagrody. Dobrze. Dziękuję bardzo. Na razie. A nagrodą jest ta oto płyta zespołu CETI. Wokalistą tego zespołu jest były wokalista zespołu Turbo. A my oczywiście brawa dla Kasi. I mamy pierwszych gości w studio. Tymi gośćmi są Wojciech Hoffman i Grzegorz Kupczyk, których witamy na scenie. Witamy serdecznie w naszym programie. Tak się jakoś dziwnie złożyło, że ostatnio na MTV oglądałem taki koncert, też tam dwóch panów sobie siedziało, jeden z gitarą, starszych, tak, drugi śpiewał i u nas podobnie. Powiedzcie, co się z wami ostatnio dzieje, bo pamiętam kiedyś Turbo, ostatnio CETI i tak chyba nie bardzo szersze grono wie, gdzie można was zobaczyć, gdzie można was spotkać, usłyszeć. 4 lata zespół praktycznie nie istniał i zamierzamy na rok przyszły zespół reaktywować, ponieważ będziemy obchodzić 15-lecie. W tej chwili już coś tam zaczyna się dziać, coś robimy, materiał na nową płytę, na starą płytę, także myślę, że w przyszłym roku już damy. Czyli możemy się nowych nagrań zespołu Turbo spodziewać? Tak, jak najbardziej. No ja myślę, że rewelacja. Co dzisiaj zagracie? Utwór pod tytułem Dorosłe Dzieci. To nie będzie premiera. Nie, to nie będzie premiera. Ale w tym wykonaniu? Tak, w tym wykonaniu na pewno. W takim razie zapraszamy. Odmierzyli jedną miarą nasz dzień, wyznaczyli czas na pracę i sen. Nie zostało pominięte już nic, tylko jakoś wciąż nie wiemy jak żyć. Świat. Dorosłe dzieci mają żal, że ktoś im tyle życia skradł. Nauczyli nas, że przyjaźń to fałsz. Okłamali, że na wszystko jest czas. Powtarzali, że nie wierzyć to błąd. Przekonali, że spokojny jest dom. Odmierzyli każdy uśmiech i grosz. Wznaczyli niepozorny nasz los. Nie zostało pominięte już nic, tylko jakoś wciąż nie wiemy jak. Mają żal.
grać. Tak więc 13 lat od premiery w medleju Dorosłe Dzieci, Wojtek Hoffman i Grzegorz Kupczyk.
I don't based on that. When the enemy's coming, why do we settle it down? If they can be proud of it, there are no real wars. Since grown-ups have played us, proud that they could. Drone soldiers rule for their place. Why can't I be happy? Why can't we forget? Till you whisper how much you love me.
Ale pani ładnie gra, proszę pani, jak pani ładnie gra, to aż miło posłuchać. Ta ładna pani ładnie gra. Tu nie podbieraj. Mamy trzy minuty na porozmawianie. Ale słuchaj, muszę tam do przodu pójść. Przepraszam cię, Maryś. Dzień dobry. Witaj. Witaj. Mówią mi nigdy nie całuj na planie. Kobiet w ręka, ja widzisz, jak się uczę, nie? Szybko. Takie ręce. Jakoś już nam w krew weszły te spotkania, nie? Słuchaj, tydzień temu, teraz. Tak. Znaczy, promujemy płytę, rozumiem. Jak najbardziej. Dobra płyta, słuchaj, ja cię tyle lat znam, nie wiedziałem, że ty grasz na gitarze. Dobra, ty jeszcze nie wiesz, na czym ja potrafię grać. Zapomnieliśmy o czymś powiedzieć tydzień temu, zapomnieliśmy powiedzieć o zespole, który ci towarzyszył, powiedzieliśmy tylko o gościach tak zwanych tych. No to jest ten skład, który tu jest, to jest skład podstawowy, który nagrywa całą płytę, czyli Marihuana Amadea, Janusz Musielak. To my powoli, wiesz, powoli. Marihuana Amadea, proszę bardzo, ta piękna osoba, to jest właśnie Marysia. Janusz Musielak, gitarki. Wojtek Kubiak również, gitarki. Sławetny Mucek, drummer z zespołu Seti, beczuszki. Na perkusji, tak. No i Artur Gronowski, gitara basowa. Tak, no i ja też sobie czasem śpiewam. Skąd się wziął pomysł na śpiewanie? Powiedz. Od jak dawna marzyłeś, żeby zostać piosenkarzem? Już 15 lat śpiewasz, Grzegorz. Zawodowo. Ja się nie chcę wypominać. Tak, no tak jak mówiłem, płyta ma tytuł 15 lat mojej urodziny, a śpiewam w ogóle to chyba prawie całe życie. Bo wiesz, mam już trochę lat, jestem młody. Dzieckiem w kolebce już śpiewałeś? Tak, dokładnie, chyba tak, bo pamiętam, jakaś akcja była, że byłem malutki i uciekłem mamie na wakacjach w Międzyzdrojach. Jakaś autura była, czy coś gdzieś tam i śpiewałem. Te opolskie dziełka. Dobrze. Proszę pana, tu staśmy, to wiadomo, ale weź pan gitarę, tak, weź ona pan coś stroi. Zagraj. Ale co chcesz, ja ci zagram. No to dalej. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. O, to mi się podoba. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam! Ale tego nie widziałem. Wiedziałem, że tak można grać na tym. Grzegorz, powiedzmy teraz rzecz najważniejszą na zakończenie rozmowy. Mm-hmm. Płyta ma ukazać się... Tak, to jest bardzo ważne, ponieważ właśnie wczoraj ustnie od dyrektora firmy Omega otrzymałem obietnicę, iż płyta ukazuje się 15 września tego roku na rynku muzycznym. Jeżeli są tak słownie, jak pracują, to chyba rzeczywiście tak się stanie. I z tejże płyty jeszcze jedno nagranie dzisiaj. Tak jest. Pozwolicie, że was opuszczę. To będzie już na samo zakończenie.
gdy każdy dzień jest konaniem. Stan agonii trwa od wieków, od początku. Studenckim sęk